Nazywam się Magdalena Żaczek, jestem trenerką kajakarstwa tutaj w Miejskim Klubie Sportowym w Czechowicach-Dziedzicach. Jestem związana z sekcją kajakową Miejskiego Klubu Sportowego prawie od samego początku. Prowadzę zajęcia głównie z dziećmi i z grupą młodzików, to jest 13-14 lat. Natomiast pozostali trenerzy mają starsze grupy. Zaczynaliśmy tak naprawdę tutaj na początku, będąc w jednym kontenerze. Jeden kontener mieliśmy taki socjalny, gdzie była szatnia, gdzie przebierały się dzieci wszyscy razem. Chłopcy, dziewczynki i my trenerzy również. To był taki kontener socjalny przeznaczony na szatnię i dwa kontenery, w których trzymaliśmy sprzęt kajakowy. A zaczynaliśmy tak naprawdę mając tego sprzętu bardzo niewiele, ponieważ kiedy jakby upadł klub, który był wcześniej, Górnik Czechowice, no nam tego sprzętu niewiele zostało i no można powiedzieć, że naprawdę zaczynaliśmy praktycznie od zera. Dzieci było też niewiele, musieliśmy wszystko od początku, że tak powiem, sami sobie wypracować. No i przez te 10 lat po prostu udało się wypracować na tyle, że teraz mamy nowy obiekt, nową bazę, bardzo dużo zawodników trenujących i co roku przybywa ich coraz więcej. Ogólnie kajakarstwo w Czechowicach zaczęło się w 1937 roku, powstał klub sportowy Górnik Czechowice-Dziedzice, który przetrwał do 2012 roku. Po tam jakichś turbulencjach, problemach, po prostu zamknięto sekcję Górnika, otworzono MKS. Końcówka lat 80. zapisała się do historii, ponieważ pan Marek Dopieroła zdobył w Seulu 2 medale olimpijskie. Pierwsze dla klubu sportowego Górnik Czechowice-Dziedzice. Następnie kontynuowaliśmy, że tak powiem, tą historię w 92 roku, czyli 4 lata później. Bardzo młody, 19-letni Grzegorz Kotowicz również zdobył brązowy medal na dwójce z Dariuszem Białkowskim. Następnie 2000 rok, znowu Czechowice doszły do medalu. Brązowy medal, gdzie występował i Grzegorz Kotowicz, i Marek Witkowski w K4000 metrów. 2021 była igrzyska, nie 20, i tam Justyna Iskrzyska, wychowanka Czechowic-Dziedzic Górnika, zdobyła brązowy medal, więc można powiedzieć, że od 1988 roku prawie co każde igrzyska mamy medal olimpijski z tą przerwą na Atlantę, Ateny, Pekin i Londyn. Ale mówię, w Atlancie było bardzo blisko, bo tam te dwa brązowe medale by zostały stracone na setne sekundy. Co roku właśnie o tej porze, tak na wiosnę, kiedyś robi się dobra pogoda, jest to jakby najlepszy moment na rozpoczęcie przygody z kajakami, dlatego że jest ciepło, jest woda też cieplejsza i dzieci, które przychodzą, no naturalnym jest to, że kiedy uczą się pływać na kajakach, wpadają do wody. Często wpadają, no nawet dzisiaj na treningu mieliśmy kilka wywrotek. Najbardziej liczą się chęci. Chęci i dlatego, że jest to sport związany z wodą, też po prostu jakby taka odwaga. Dlatego, że tak, no nie wymagamy umiejętności pływania od początku, bo w okresie jesienno-zimowym też uczymy pływać dzieci na basenie. Natomiast każde dziecko pływa w kamizelce asekuracyjnej, dlatego nie wymagamy jakby tej umiejętności. Natomiast istotne jest to, żeby się dzieci nie bały wody. A jakichś szczególnych predyspozycji nie trzeba mieć, no to później wychodzi w trakcie. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby do nas dołączyć, do naszej sekcji kajakowej. Treningi dla dzieci najmłodszych, początkujących, są 3 razy w tygodniu. To jest poniedziałek, środa, piątek od godziny 15:30 i można dołączyć w każdej chwili. Także nie robimy jakiegoś takiego stricte, że zaczynamy nabór, potem już kończymy, tylko właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, od tej wiosny mogą dzieci dołączać w każdej chwili. Ogłaszamy się w reklamach, ogłaszamy się na plakatach, jest tam podany numer telefonu, także można dzwonić i zachęcamy wszystkie dzieciaki na kajaki. Jest to bardzo miła i przyjemna forma spędzania czasu wolnego. I oczywiście nie każdy może zostać mistrzem, ale im nas więcej, tym weselej i każdy może uprawiać ten sport.